Siemano, z tej strony Jacek Maliszewski. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj na krótki test rozpuszczalności nawozów wieloskładnikowych. 2 marca założyliśmy doświadczenie, które polegało na ocenie rozpuszczalności nawozów wieloskładnikowych. Dziś po 10 dniach wracamy w to samo miejsce i patrzymy na efekty. Produkt numer 1. Rozpuszczenie jest zdecydowanie najsłabsze. Produkt numer 2 wydaje mi się, że troszkę lepiej. I mamy tutaj Adriatikę Ortofrutta. Zdecydowanie najlepiej. Ciężko jest tutaj zobaczyć jeszcze granule. Jako ciekawostkę powiem Wam, że przez te 10 dni te 3 słoiczki stały pod wiatą i po kontakcie z wilgotnym powietrzem granule mniej więcej mają taką strukturę i taką twardość. Produkt numer 1. Produkt numer 2. I Adriatica Ortofrutta. No jak widać, błotko. Ładnie tutaj ona łapie nam tą wilgoć z powietrza.